Nowe światła i przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu 25 czerwca i ulicy Żeromskiego. Radomianin organizatorem europejskiego strajku rolników w Brukseli. Ruszyła miejska sieć hotspotów. Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. Rowerzyści mogą już korzystać z pary przejazdów przez skrzyżowanie ulic 25 czerwca i Żeromskiego. Przy okazji wprowadzenia tych zmian dotychczasowa sygnalizacja świetlna została wymieniona na nową, więc zyskali również na tym kierowcy, a także piesi. Wyznaczenie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic 25 czerwca i Żeromskiego zostało wykonane w ramach zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego, zgłoszonego przez Bractwo Rowerowe. Dzięki temu można będzie m.in. łatwiej dostać się ze wschodniej części Śródmieścia do kontrapasa na jednokierunkowym odcinku ulicy Żeromskiego i dalej na Deptak. W ramach tej inwestycji postawiono nowe wysięgniki sygnalizacji świetlnej i maszty wraz z 8 lampami doświetlającymi przejścia dla pieszych. Wymienione zostały tam również wszystkie instalacje elektryczne i urządzenia sygnalizacyjne. Pojawiły się osobne sygnalizatory rowerowe zarówno obok jezdni, jak i nad nią, które będą dostosowywać się do natężenia ruchu. Wykonawcą inwestycji była wybrana w przetargu firma Stangl Technik Polska ze Świdnicy. Odbiór końcowy odbył się 10 listopada. Przy okazji tych robót wykonano też remont chodnika i obniżono krawężnik obok salonu telefonii komórkowej. W weekend 13-14 grudnia w Brukseli odbędzie się protest rolników z Unii Europejskiej. Jak twierdzą, zostali do tego zmuszeni, ponieważ decyzje podejmowane przez Parlament Europejski szkodzą ich działalności i spychają ich na margines, a samym inicjatorem całego wydarzenia jest radomianin Szczepan Wójcik. To bezprecedensowa sytuacja, ponieważ po raz pierwszy kraje członkowskie łączą siły i wspólnie będą protestować przeciwko polityce Parlamentu Europejskiego. Jak tłumaczy Szczepan Wójcik z Instytutu Gospodarki Rolnej, zapisy wprowadzone w ramach Zielonego Ładu czy FIT 55 godzą w europejskie rolnictwo. Jednoczymy siły w walce o wspólne dobro, którym jest właśnie ochrona europejskiego rolnictwa, bowiem propozycje, które są wysuwane właśnie z Komisji Europejskiej, sprawiają, że te nasze hodowle, nasze uprawy, nasze przetwórstwo w bardzo dużym stopniu ograniczy się, a beneficjentem właśnie tego będą kraje na przykład Ameryki Południowej, czy też Rosji, czy też innych krajów, z których żywność będzie sprowadzana. Oznacza to wzrost cen i pogorszenie jakości żywności. Dodatkowo dla wielu rolników będzie to oznaczało zakończenie działalności. W związku z tym rolnicy z różnych krajów, którzy na co dzień konkurują, połączyli siły. Dzisiaj mamy już zadeklarowanych 13 krajów, w tym największe potęgi rolnicze, takie jak Niemcy, Holandia, Francja, Belgia, mamy również Litwę, Łotwę, Danię. Wszystkie te kraje jednoczą się, dzisiaj współpracujemy ze sobą. Z Polski wyszła iskra, z Polski wyszła inicjatywa. Rolnicy podkreślają, że powodem protestu jest również to, że Parlament Europejski nie konsultuje z nimi wprowadzanych zmian, które bardzo mocno wpływają na ich działalność. Wszystkie szczegóły dwudniowego protestu są już ustalone, a wybrana trasa nie jest przypadkowa. Jesteśmy już po spotkaniach z belgijską policją. Mamy zgodę na wjazd ponad 20 tysięcy traktorów. Liczymy na to, że będzie nas przynajmniej rolników kilkadziesiąt tysięcy. Mamy już wyznaczoną trasę. To będzie trasa, która będzie przebiegała wzdłuż właśnie budynków, czy też będzie kończyła się przy Parlamencie Europejskim, wzdłuż budynków, gdzie obradują europosłowie, tak żeby właśnie ten nasz głos był widziany. Szum, który będziemy na pewno chcieli wywołać, dotarł w miejsca, gdzie dotrzeć musi. Warto dodać, że wśród protestujących rolników będą również przedstawiciele z regionu radomskiego. Mowa tutaj m.in. o producentach papryki czy sadownikach. Region radomski jest jednak regionem mocno rolniczym. Wszystkie te osoby, które zajmują się przetwórstwem czy też uprawą, są za tym, że jednak ten protest musi się odbyć, jednak ten głos jest ich niesłyszany. A więc jest bardzo duży pozytywny odzew. Już mamy deklarację, że na pewno każdy w swoich możliwościach wyśle odpowiednią ilość ludzi do Brukseli. Już są organizowane samochody, autokary, a więc odzew jest bardzo duży. Instytut Gospodarki Rolnej stworzył specjalną platformę E-United Agri, za pomocą której rolnicy z krajów członkowskich mogą dołączyć do wspólnego protestu. Organizatorzy podkreślają, że czekają na zgłoszenia kolejnych krajów, które chciałyby wziąć udział w grudniowej manifestacji.
Można już korzystać z miejskiej sieci hotspotów uruchomionych w ramach projektu Publiczny Internet dla Każdego na terenie gminy miasta Radomia. Sieć hotspotów działa w lokalizacjach, z których najczęściej korzystają petenci, czyli holach, korytarzach oraz foyer sali koncertowej. Punkty dostępowe spełniają wszystkie wymagania dla publicznego Wi-Fi. Jest to 12 publicznych tych punktów, z czego 6 jest o charakterze wewnętrznym i część zewnętrznym. Te wewnętrzne hotspoty mieszczą się w budynkach Urzędu Miejskiego w poszczególnych lokalizacjach, czyli zarówno od strony ulicy Żeromskiego 53, jak i od Kilińskiego. Także jest to budynek urzędu przy ulicy Moniuszki 9 w Radomiu i na rynku, czyli budynek ratusza. Dodatkowo zewnętrzne hotspoty to jest teren Placu Jagiellońskiego przed teatrem i ulica Żeromskiego przy fontannach. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie ponad 51 tysięcy złotych i z budżetu państwa ponad 12 tysięcy złotych. Dobiega końca pilotażowy projekt American Corner Radom, realizowany wspólnie z ambasadą USA, zatytułowany O – Akademia Przedsiębiorczych Kobiet. Udział w programie bierze 31 pań, które pracując pod okiem profesjonalnych trenerów biznesu i uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach czy wizytach studyjnych mają szansę podnieść swoje kompetencje przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Witamy w Radomiu, w mieście, które jest pierwszym miejscem w Polsce, gdzie projekt Akademia Przedsiębiorczych Kobiet jest realizowany. Jest realizowany dla radomianek, dla kobiet, które mieszkają w regionie radomskim, które mają plany, aspiracje biznesowe i potrzebują coachingu, potrzebują treningu, żeby te aspiracje, żeby te cele mogły być zrealizowane. Panie biorące udział w programie reprezentują różne branże, m.in. beauty, aranżacja wnętrz, sektor artystyczny, produkcja medialna, edukacja i inne usługi. Finał jest planowany na 23 listopada. Autorki najciekawszych biznesplanów otrzymają finansowe granty. Ten projekt to są około 30 krajów na całym świecie. To jest i właśnie to jest, może być na przykład kobiety w Afryce i takie, jeśli chodzi o pracę, to jest, może wyglądać inaczej niż oczywiście w Polsce. To są kobiety na przykład w Meksyku, w Argentynie. AWE to inicjatywa Białego Domu realizowana przez Departament Stanu USA, Biuro do Spraw Edukacji i Kultury. Uczestniczki projektu wykonały solidną pracę, zapewniają organizatorzy. To było 13 modułów opartych o program szkoleniowy Dream Builder, opracowany we współpracy z Uniwersytetem Stanowym w Arizonie. My w czasach pandemii zmusić do założenia biznesu nikogo nie planujemy, natomiast panie w raporcie finałowym, który muszą dostarczyć do nas pół roku od otrzymania grantu, od końca listopada, muszą wykazać, w jaki sposób ten grant przybliżył je do osiągnięcia swojego celu biznesowego. Grant można przeznaczyć na szkolenie, na budowę strony internetowej, na promocję w social mediach, na podstawowe rzeczy, na które czasami te panie nie mają funduszy. Zwyciężczynie projektu otrzymają granty finansowe w postaci $1000. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.